Zwłoki mężczyzny zjedzone przez jego własne zwierzęta. Zwłoki mężczyzny zjedzone przez jego własne zwierzęta. Mówi się, że nie powinniśmy gryźć ręki, która nas karmi. Ale może w tym przypadku te prawie 60 zwierząt żyjących w domu z mężczyzną po prostu próbowało przeżyć. Brown leżał martwy we własnym łóżku przez ponad tydzień. Zwłoki mężczyzny zjedzone przez jego własne zwierzęta. Zwłoki mężczyzny zjedzone przez jego własne zwierzęta. Jego śmierć wyszła na jaw, gdy sąsiad Roger Halstead, który nie widział mężczyzny w okolicy od kilku dni, postanowił sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. To, co zobaczył w środku domu, było przerażające. Znajdowało się tam od 45 do około 70 kotów. Odchody pokrywały absolutnie wszystko. Ciało mężczyzny częściowo rozłożone leżało na łóżku. Zwłoki mężczyzny zjedzone przez jego własne zwierzęta. Zwłoki mężczyzny zjedzone przez jego własne zwierzęta. Jest znana przyczyna śmierci mężczyzny. Jego rodzina twierdzi, że nie miała pojęcia o warunkach, w jakich żył mężczyzna. Zwierzęta zostaną teraz wyleczone z wielu chorób i wkrótce władze będą szukały dla nich nowych domów. Zwłoki mężczyzny zjedzone przez jego własne zwierzęta. 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 Zwłoki